Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco. Spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Kacper Gomulski, jeden z największych wygranych poprzedniego meczu ze Spartą Wrocław. Tak do tej pory czuć jeszcze jakąś taką euforię po tej Sparcie. Dwa tygodnie niby minęły, no ale o panu się obok Piotra Protasiewicza najwięcej mówiło i pisało, jaki to dobry występ w końcu Gomulski zaliczył. Tak, tylko że Piotr zrobił 11 punktów, ja zrobiłem 5, więc ta różnica jest duża i to był po prostu jakiś tam lepszy mój mecz niż te dotychczas. No ale mimo wszystko to jest zadowolenie, było spore, to jest to minimum, na które pan liczy zawsze? Chciałby tyle punktów zdobywać chociażby? No, chciałbym oczywiście zawsze więcej robić tych punktów i powiedzmy, że te 3 biegi w miarę udane, ten pierwszy, no to gdzieś tam pomyłka z przełożeniami, ale gdzieś tam patrzyłem też, jak wyglądało to w piątek na treningu i te przełożenie wyglądało nieźle, a w ogóle było całkowicie w drugą stronę, troszkę inny tor i to przełożenie już mi nie pasowało, więc te 3 biegi ok, a ten czwarty dużo do poprawy. Mówiło się o pomocy rodziny Dudków, teamu Dudków dla pana. Proszę coś więcej powiedzieć o tym i czy to jakąś przyszłość ma, bo jak tak dobrze poszło przy tej pomocy, to może warto kontynuować. To znaczy tak, dostałem ten jeden silnik od Patryka i na tym się zakończyło. Oddany został po meczu, więc teraz już tylko i wyłącznie na swoich. Dzisiaj też wrócił mi silnik po serwisie, więc myślę, że dostanie takie życie, jak było to na początku, gdy jechałem jakby na nim po serwisie w Leśny na memoriale Smoczyka, później wygrałem na nim w Niemczech, więc myślę, że po serwisie te 10-15 biegów ma naprawdę spoko, później po prostu gdzieś tam siadają sprężenie, czy jakby ten silnik traci moc, więc mam nadzieję, że będzie tak dobrze, jak było poprzednim w serwisie po prostu. Niech pan powie, jak pan to wszystko te poprzednie tygodnie w każdym razie do tego meczu przeżywał, bo nie da się ukryć, że cały czas dyskusja była Gomulski, Torsel, Smoliński. Gomulski nadaje się do Ekstraklasy, do Ekstraligi, czy się nie nadaje? Spływa to po panu, czy przeżywa pan to? Nie, no ja cały czas pracowałem i ta praca wyszła tak, że fakt, że w Gorzowie w ogóle mi nie poszło, ale dziś tutaj już w meczu z Wrocławiem coś się ruszyło, więc ja cały czas pracowałem, czekałem na swoją kolej, jechał Kuba i też nie było tak, że ja czekałem na jego jakieś potknięcie. Jestem z drużyną, też byłem na meczu w Leśnie, więc gdzieś starałem się pomagać i po prostu pracowałem na swoje konto i gdzieś tymi zawodami indywidualnymi czy też treningami, na każdym praktycznie treningu tutaj byłem w Zielonej Górze i starałem się po prostu robić swoje i nadszedł mój czas, więc teraz postaram się go wykorzystać. No dobra, niech pan powie, obecny Marcin Grygier dla Sportowych Faktów chyba mówił, że były dla pana oferty, przychodziły do klubu, a pan spokojnie, bez żadnej podniety, a nie korciło, żeby powiedzieć, drogi Falubazie, wypożycz mnie? Znaczy, no, ja przede wszystkim chciałem jeździć i po prostu szukałem jazdy, tak, i też jechałem w zawody w Niemczech, 3 turnieje, więc szukałem praktycznie wszędzie jazdy, bo też w Szwecji było mówione, że nie biorę mnie póki co do składu, bo nie wiedzą, jaka jestem w formie. Jechałem te turnieje, gdzie fajnie pokazałem się, ale i tak nadal nie jadę i nie jeździłem w Szwecji. A co do tego wypożyczenia, to tak jak mówię, chciałem jeździć i jeśli by klub się zgodził, no to bym poszedł na to wypożyczenie, bo dla mnie jazda jest najważniejsza. Jak się siedzi i tylko jeździ gdzieś tam właśnie na treningach, to najgorsze zawody i tak są lepsze niż najlepszy trening, więc ja no dobrze, ale nie, rozumiem, nie rwał się pan i nie obrażał, jak nie było, powiedzmy, nie byłoby zgody. Nie, ja mówię, ja cały czas czekałem i w końcu się doczekałem, więc mówię, jeśli by klub zgodził się na wypożyczenie, to bym oczywiście gdzieś poszukał opcji jazdy, a jednak pomagał, dużą pomoc dostałem z klubu, że mimo tego, że nie jeździłem, jednak pomagali właśnie mi z tymi turniejami czy cokolwiek, więc to też za to im bardzo dziękuję, bo mam nadzieję, że chociaż tym meczem jakoś z Lesławem się lekko odkułem i to takim, powiedzmy, te dwa ostatnie biegi i takie podziękowanie, że coś tam w końcu pojechałem dla klubu i też dla kibiców, którzy wiadomo, że jak nie ma wyniku, to najpierw się psioczyć na zawodników. A teraz na motoarenie to chyba wypada jeszcze więcej zrobić, bo to właściwie pana tor, można powiedzieć, tak? 2 lata temu, dobrze pamiętam, tam jeździł? Tak, 2 lata temu, ale no, tam też nie wspominam jakoś miło czasu, ale... Ale go pan zna przynajmniej. Tak, tor, zdarzało się niezłe występy, ale ja byłem tam, powiedzmy, od czarnej roboty, że wypychanie, zamykanie, a ci, którzy mieli zdobywać trójki, czasami zdobywali dzięki gdzieś tam mojej małej pomocy, ale
Mówiłem to przed meczem chyba w Tarnowie, gdzie mieliśmy pierwszą kolejkę, że chciałem zrobić podobny wynik, jak zrobiłem na finale, więc przed Toruniem nie zrobię tego i nie powiem, że chciałbym pojechać jak w Toruniu. Chcę po prostu pojechać dobry mecz i dam się wszystko. A ta specyfika motoareny, żużlowcy mówią, fajny tor, świetny do ścigania, tylko się trzeba dopasować. No właśnie. No, jest to trudne fajne. Jest do dopasowania się, czy nie? No jest całkowicie inaczej, bo wiadomo, że tam mają ten dach, jest troszkę ten tor zasłonięty. Są większe trybuny, są jakby one dookoła, więc też inaczej powietrze dopływa do parkingu, do stadionu. Nie tak jak przykładowo tutaj u nas w Zielonej Górze, gdzie no, ta powierzchnia jest większa i też trzeba dopasować właśnie sprzęt do tego otoczenia. I czasami jest naprawdę ciężko. Czasami można walczyć przez całe zawody, się nie znajdzie, a czasami po prostu się ustawi cokolwiek, bo tak się pierwsza myśli i to będzie pasowało, więc no, trzeba będzie coś znaleźć. To samo pytanie co do trenera, jaka jest siła Gatuel Toruń w tym momencie według pana? Ja jakoś nie mam zamiaru tutaj mówić o i się zastanawiać nad drużyną gości, gospodarzy. Wolę się skupić na naszej drużynie i żebyśmy my dobre spotkania tam pojechali. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco. Spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Falubas TV. Wspiera firma Marvis. Producent myjek warsztatowych. We'll be right back.